Już od 1986 roku Pan Jezus przekazuje swoje orędzia ludzkości współczesnej epoki poprzez wybranego przez Niego proroka naszych czasów, Wassul Erden. Dzieło, które w tych dniach jest nadal kontynuowane, Pan Jezus w niespełna rok od jego rozpoczęcia polecił Wassuli nazwać Prawdziwe życie w Bogu. 22 stycznia 1990 roku Pan Jezus przekazał Wassuli: Ja jestem waszym stworzycielem. Zaprawdę powiadam wam, że będę nadal wylewał mojego świętego ducha na waszych synów i córki tak, jak nie zdarzyło się to nigdy od wielu pokoleń, aby karmić was bezpośrednio moją własną ręką i złożyć w waszych sercach całe moje prawo. Jeśli słowo, które usłyszysz, poruszy twoje serce, nie czekaj w letargu na przyjście Pana i zatroszcz się o duszę swoją, swoich bliskich i innych grzeszników. Wynagradzaj modlitwą, postem, jałmużną, czynami miłości i wszelką posługą swoim bliźnim. Ty także jesteś wezwany do świadczenia o obecnych działach Ducha Świętego i wynagradzania za grzechy człowieka wobec Bożej sprawiedliwości, błagając o miłosierdzie. 9 lutego 1990 Pan Jezus przekazał was Suli: Życzę sobie, abyście pościli i czynili pokutę. Pragnę, abyście przyjmowali moją Najświętszą Eucharystię tak często, jak tylko to możliwe. Chcę, abyście spowiadali się przynajmniej jeden raz w miesiącu. Moim pragnieniem jest, abyście czytali codziennie fragment Pisma Świętego. Pragnę, abyście podejmowali ofiary, wynagradzając za innych. Chcę, abyście odmawiali różaniec i to, jeśli możliwe, wszystkie trzy części. Moim celem jest doprowadzenie was do świętości. Żyjcie w świętości, bo ja jestem święty. Takie są moje zasady. Pragnę waszego codziennego oddania. Jestem źródłem miłości i możecie wszyscy czerpać z mego serca, by dawać tę miłość innym. Oto czytania, jakie Pan Jezus przeznaczył naszej grupie Różańca Prawdziwego Życia w Bogu w piątek 7 maja 2010, po odmówieniu części bolesnej, rozważania według modlitewnika dla grup Prawdziwego Życia w Bogu. Punkt pierwszy. Czytanie z Księgi Ezechiela 33:1-9. Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, przemów do swoich rodaków i powiedz im, jeśli na jakiś kraj sprowadzam miecz, a jego mieszkańcy wybiorą sobie jakiegoś męża i wyznaczą go na stróża, on zaś widzi, że miecz przychodzi na kraj, i w trąbę dmie, i ostrzega lud, ale ktoś, choć słyszy dźwięk trąby, nie pozwala się ostrzec, także miecz nadchodzi i zabija go, to on sam winien jest swej śmierci. Dźwięk trąby usłyszał, nie dał się jednak ostrzec, niech spadnie na niego wina za własną śmierć. Tamten jednak, kto przestrzegł, ocalił samego siebie. Jeśli jednakże stróż widzi, że przychodzi miecz, a nie dmie w trąbę, i lud nie jest ostrzeżony, i przychodzi miecz, i zabija kogoś z nich, to ten ostatni porwany jest wprawdzie z własnej winy, ale winą za jego śmierć obarczę stróża. Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem, występny musi umrzeć, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłaś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Myślnik orędzie z dnia 28 grudnia 1987, Prawdziwe życie w Bogu, tom 1, zeszyt 19, strona 361. Jeśli się zapominam i ośmielam się wyrazić jakiś sąd o kimkolwiek albo kiedy myślę, że rozumiem lepiej niż bliźni, Bóg natychmiast mi przypomina, kogo ma przed sobą dla powierzania mu swego orędzia. Po prostu jednym przenikliwym spojrzeniem swych oczu sprawia, że powracam na miejsce, na to miejsce, na którym powinnam pozostawać. Już tylko przez swe trzy słowa prochu i popiele przypomina mi, że jestem niczym i najmniejszą z jego stworzeń. Nie, będą ludzie, którzy tego nie zrozumieją. Będą uważać, że skoro Bóg mnie wybrał, abym otrzymała jego słowo, to dlatego, że jestem tego godna.
Czy jednak tego nie rozumiecie? Wybierając mnie, najmniejszą z wszystkich, Bóg objawia nam nieskończone miłosierdzie. Skoro udziela najmniejszym, to czegóż nie da tym, którzy są o wiele bardziej niż jagodni w Jego oczach, jeśli poproszą Go z wiarą. Czy nie zauważyliście Jego cierpliwości wobec mnie? Zamiast mnie uderzyć, Jego miłość rozlewa się jeszcze bardziej obficie. Jakże Jego stworzenie może odrzucić miłość? Odrzucić Boga? Nie powinnam tego mówić, bo sama taka byłam. Teraz mówię, kochajcie tak bardzo waszego Boga, jak kochacie oddech, bez którego byście zginęli. Bóg dał nam życie, tchnął je w nas. Jego tchnienie jest naszym życiem. Bóg jest naszym tchnieniem. Bóg jest naszym życiem. O, Wasulo, mój Abel tym razem będzie żył. Szczerość usunie zło. Błogosławieni, którzy będą rozszerzać moje słowo. Błogosławione moje owce, które rozpoznają mój głos. Błogosławieni, którzy na nowo będą karmić moje baranki. Błogosławieni pokornego serca. Błogosławieni, którzy będą odmawiać różaniec w dniu uświęcenia Garabanda Lici, którzy na kolanach oddadzą cześć mojej matce. Błogosławieni, którzy poniosą mój krzyż pokoju i miłości i będą się jednoczyć. Błogosławione moje owce powracające do Piotra. Błogosławieni, którzy się uniżają i idą za moim przykładem. Błogosławieni, którzy przestrzegają moich przykazań i miłują się wzajemnie tak, jak ja was miłuję. Błogosławieni ci, którzy świadczą o mnie i którzy się mną nie gorszą. Wasulo, umiłowana mojej duszy, wierz i miej ufność we mnie. Ja jestem twoim niebieskim nauczycielem, nigdy nie wątp w moje słowo. Pójdź, jesteś słaba. Pójdź, wesprzyj się na mnie, który jestem siłą. Tak, Panie, potrzebuję Ciebie. Nie mogę się obejść bez Ciebie. Nigdy. Kochaj mnie, pragnij mnie, bądź moim niebem. Ach, Wasulo, teraz poświęcasz się dla mnie, ale wkrótce będziesz blisko mnie. Tęsknię za tym dniem. Pozostań blisko mnie. Muszę Cię o coś zapytać. Tak, Panie? Z miłości do mnie, Wasulo, z miłości do mnie. Czy chcesz się nauczyć różańca? Pozdrawiaj moją matkę w każdym czasie. Czy chcesz to dla mnie uczynić, Wasulo? Panie, nigdy mnie tego nie nauczono. Czyż nie wiem o tym, Wasulo? Właśnie dlatego przychodzę pouczyć o tym ciebie i wszystkich tych, którzy nigdy nie słyszeli o różańcu. Tak, Panie, bardzo chcę się nauczyć. Panie, pomóż mi się nauczyć. Te właśnie słowa pragnę usłyszeć od was wszystkich, którzy nie umiecie. Tak, Panie, bardzo chcę się nauczyć. Panie, pomóż mi się nauczyć. Nauczę was wszystkich, którzy bardzo chcecie się nauczyć. Pójdź, córko, wypocznij we mnie. Nigdy cię nie opuszczę. Jezus musiał odczuwać, jak bardzo za nim tęsknię i jak to cierpię. Był to przypływ mojego pragnienia Boga, bycia Jego ofiarą, zupełnego oderwania się. Czuję się podzielona między dwoma dążeniami, pozostać tu, gdzie mogłabym nakarmić jeszcze kilka Jego baranków, które nigdy nie odrzucają Jego chleba, i być Mu miła, przyciągając do Niego kilka dusz, albo być już z Nim. To byłoby dla mnie tak cudowne. Co jest lepsze? Myślnik wszystkie orędzia w formie książek lub bezpłatnie w formie elektronicznej oraz dźwiękowej są dostępne w wydawnictwie Vox Domini. Strona internetowa.